Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej po meczu 22. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. PGE, FKS Stalmielec, Raków Częstochowa. Spotkanie to zakończyło się bezbramkowym remisem, a wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kieleś. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Z pozycji dwóch ostatnich kolejek, kiedy wygraliśmy z Puszczą Niepołomice i teraz wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław, mając 6 punktów, no nie mieliśmy głów w chmurach, chodziliśmy po ziemi, ale też mieliśmy takie emocje, które chcieliśmy transportować do tego, żeby tutaj z mistrzem, aktualnym mistrzem Polski, Rakowem Częstochowa, pokusić się o zwycięstwo. To mieliśmy w głowach, ale zdawaliśmy też sobie sprawę, że będą to takie wymagające zawody. Oczywiście Raków z pozycji dwóch pierwszych kolejek miał swoje kłopoty, ale też ta końcówka w meczu z Piastem, gdzie znaleźli dobry klimat do wygrania tego meczu, znamionował tutaj, że Raków postawi trudne warunki i rzeczywiście tak było, bo początek meczu bodajże do 17 minuty ten mecz mocno toczył się na warunkach drużyny z Częstochowy. Graliśmy tak jakby mocno pod pressingiem rywala i nie do końca potrafiliśmy być przy piłce. Często ją traciliśmy, bardziej musieliśmy pracować w defensywie. Ale później złapaliśmy rytmy, złapaliśmy też momenty posiadania piłki i stworzyliśmy sobie takie dobre momenty. Nie zawsze to były akcje, które powiedzmy były zakończone strzałem, ale jakby choćby taka akcja, gdzie Jauzens gra za plecy obrońców Rakowa i Maciek Domański nie przyjmuje z powietrza takiej bardzo dobrze zagranej piłki. Takich sytuacji troszkę było, nie wymienię tutaj wszystkich, ale strzał Ejmana po stałym fragmencie, po tak zwanej kontynuacji. Także kilka tych momentów, strzał Kukiego, Hinokio. No, można było po tej pierwszej połowie mieć taką nadzieję, że jednak będziemy w grze. Chcieliśmy w drugą połowę wejść z takiego mocnego uderzenia, ale ten mecz był bardziej taki wyrównany. Wiemy o tym też, że Raków jest taką drużyną jako mistrz Polski, że gra bardzo intensywnie te końcówki. Nastawiliśmy się na to, że w końcówce musimy tak być skoncentrowani, być też mimo zmęczenia mocno intensywni i tego szukaliśmy. No, na pewno trzeba powiedzieć jasno, że duża dzisiaj była determinacja w zespole. Staraliśmy się te takie cechy wolicjonalne, nieustępliwość, zadziorność, na pewno to było. Też kolejny raz w tym sezonie też Mateusz Kochalski pokazał wysoki kunszt, kilka razy broniąc świetne sytuacje. Także z jednej strony wiadomo, że każdy chciałby się cieszyć dzisiaj po wygranym meczu, ale sądzę, że z przebiegu tego meczu, który był no też taki intensywny dla dwóch drużyn, bo było widać też, że zawodnicy Rakowa też mocno odczuwali powiedzmy skutki tej intensywności, to trzeba ten punkt moim zdaniem dopisać, docenić. Jeżeli go dołączymy do dwóch ostatnich zwycięstw, w trzech meczach 7 punktów, no to sądzę, że musimy to zaakceptować, docenić, uszanować i jakby tak by transportować to jako taki fundament, na którym tak by pod kątem takim piłkarskim, ale pod kątem mentalnym będziemy przygotowywać się do kolejnego spotkania z ŁKS-em, w którym z pozycji tabeli na pewno będziemy faworytem i będzie tutaj dla nas takie zadanie udźwignąć rolę faworyta. Też nadmienię, że w tym meczu, tak jak w każdym z tych pierwszych kolejek, pierwszych kolejkach mieliśmy problemy z obsadą środka pola. W meczu ze Śląskiem całkowicie też szukaliśmy innego takiego personalnie układu. Hinokio, Rafa Santos, w tym tygodniu wypadł nam Mateusz Matras. Ta kontuzja wydaje się nie jest groźna, ale nie chcieliśmy ryzykować, nie dostał zgody na grę od lekarza, ale też no tutaj na plus to, że do tej pory nie graliśmy w takim układzie z Esselinkiem na środku, Ejmanem na tym półprawym, czy Pingotem na tym półlewym. No, graliśmy w ten sposób w Hiszpanii, bo to było próbowane, ale ta próba ewidentnie zdała egzamin tutaj, jeżeli chodzi o mecz ekstraklasowy. No i to też pokazuje, tak jak poprzednie mecze, że mimo tych kłopotów, w tych kłopotach pokazały się rozwiązania, które powodują, że powiedzmy ta możliwość korzystania no, w różnych układach zawodników jakby się powiększa.
Zapraszam do zadawania pytań, poproszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Maciej Decowski, Niemiec, Podkarpacie Live. Trenerze, właśnie brakło dzisiaj Mateusza Matrasa. Co się z nim dzieje i jak pan oceni postawę Berta Esselinka, który tak naprawdę wydaje się, że godnie zastąpił Mateusza Matrasa na tej pozycji, a Marco Ejman jakby tutaj Esselinka. I jak pan oceni tą postawę Esselinka, no i czy Matras będzie dostępny na następny mecz? Tego nie wiemy. O tym zdecyduje USG, które bodajże będzie w poniedziałek i wtedy będzie decyzja. No, Mateusz Matras doznał takiej kontuzji jakby mięśniowej, ale nie wynikającej z przeciążenia, tylko czasami tak bywa. Podczas gry treningowej nienaturalnie ustawił nogę i po prostu no, gdzieś tam go pociągnęło i to poczuł. I jak gdyby mamy na razie informację o tygodniu przerwy, ale no, chcemy w poniedziałek mimo wszystko sprawdzić. Jeżeli będzie ok, no, będziemy się zastanawiać, ale z drugiej strony, tak jak tutaj pytasz, no, Berde Selling na pewno dzisiaj zagrał zasługuje na wysoką notę, bo na pewno był tutaj mocną taką ostoją. A Marco Ejman też moim zdaniem po tej kontuzji, którą doznał pod koniec jesieni i miał przerwę, moim zdaniem dobrze zaczął sparingi, zresztą ten sparing pierwszy z zespołem hiszpańskim w Hiszpanii, moim zdaniem grał dobrze. Później ta właśnie infekcja, którą złapał w Hiszpanii, nie grał w sparingu, spowodowała taką jakby absencję, ale też widać było jakby spadek jakby formy energii i to było widoczne, także Marco też dzisiaj wracał, też jest na 7 kartkach, też dzisiaj ustał ten mecz pod kątem piłkarskim, nie dostał też kartki, także to jest pozytywne. Pozytywne też z moim zdaniem to, że drugi mecz gramy na zero z tyłu i to z mocnymi rywalami. I jeszcze pytanie o ten nowy transfer, Ion Georgia, Rumun. Dzisiaj zabrakło go w kadrze. Dlaczego i na jaką to jest pozycję zawodnik? Bo na Transfermarkcie jest napisane, że to jest dziesiątka. Czy to jest jednak bardziej... Znaczy jest to dziesiątka, ale też bardziej ósemka, bo tak jakby dokonywaliśmy jego analizy to wychodziło na to, że jest to ósemka. Zresztą kiedy się z nim rozmawia po raz pierwszy i też jego ulubiona pozycja padło od niego, że jest to ósemka. Ja mówiłem na konferencji prasowej, bo było takie pytanie przedmeczowej, Czy będzie to zawodnik, powiedziałem, że na pewno nie w pierwszym składzie, ale że nie zapadła jeszcze decyzja pod kątem tego, czy on się znajdzie w kadrze meczowej. No, ten tydzień, on trenował z nami 3 dni, też pokazał, że jeszcze mu jakby daleko, może nie piłkarsko do nas, ale też pod kątem jak gdyby złapania naszego rytmu, sposobu grania. Wygraliśmy 2 mecze, wielu zawodników jest jak gdyby dobrej dyspozycji. Moim zdaniem też na razie są tacy zawodnicy, którzy nie grają, ale moim zdaniem też na treningach widać, że prezentują dobry poziom. Jemu dzisiaj zeserwowaliśmy do południa trening, także ja nazywam to taką aklimatyzacją, wprowadzeniem do zespołu. Mam nadzieję, że to będzie krótkotrwały moment i ta adaptacja szybko nastąpi i zawodnik włączy się do rywalizacji, bo też trzeba wiedzieć w jakim stopniu, że no, przez te absencje no, też powstały takie momenty, że dostał większą przestrzeń Rafa Santos, też Hinokio pojawił się na pozycji numer 8 i tych wariantów jest więcej, ale wierzę w to, że zawodnik jeszcze po swoje będzie chciał sięgnąć. Czy jeszcze będą jakieś transfery przed zamknięciem okienka? Na ten moment nie, ale to powiedziałem na konferencji przedmeczowej, okienko jeszcze jest otwarte. Jeżeli coś ciekawego się wydarzy, to będziemy się zastanawiać, ale jakiejś takiej determinacji w tej chwili z naszej strony już nie ma. Myślę, że kadra jest raczej zamknięta. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tutaj jeszcze Marcin. Marcin Jaszczemski, Nowiny. Mówił pan o pociągnięciu na treningu Matrasa. Jaki to mięsień go zakuł? Dwugłowy. Okay. To przy okazji spytam o to, jak pan oceni te pierwsze 3 wiosenne mecze, bo 7 punktów pewnie brałby pan w ciemno, a może pan czuje jak lekki niedosyt? Jak pan to oceni? Znaczy nie chcę w żaden sposób teraz tutaj czuć niedosytu, bo te 7 punktów w 3 meczach jest, uważam, takim wynikiem, który jest dosyć dobry.
Też ten dzisiejszy mecz mógł się ułożyć tak, że gdzieś tam mogliśmy coś wcisnąć, ale też Raków też miał takie momenty, że ta bramka gdzieś mogła paść, bo tak powiedziałem, Mateusz Kochalski też tam się parę razy naznaczył. Piłka to są emocje i też jak gdyby zamykając to spotkanie, nie chcę czuć jakiegoś niedosytu, jakiejś tam frustracji. Bardziej emocje akceptacji, docenienia i takiego fundamentu do tego, że na bazie tego, co zrobiliśmy, mamy taką energię, którą chcemy wykorzystać w następnych spotkaniach, bo czujemy taką, powiedzmy, moc, ale chodzimy po ziemi. I to wszystkie chyba pytania. Dziękuję, panie trenerze. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener drużyny Rakowa Częstochowa, pan Dawid Szwarga. Dobry wieczór, panie trenerze. Poprosimy o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór. Uważam, że dobrze weszliśmy w mecz. Mieliśmy dobry początek. Graliśmy tak, jak zakładaliśmy, czyli z taką dobrą energią na początku meczu. Potem wdaliśmy się trochę w zbyt dużo fazy przejściowe. Zaczęliśmy grać zbyt szybko w przód, zbyt szybko między linię, zbyt szybko w pionie, bez zmiany centrum i to spowodowało, że Sarwiec odbierała piłki i mogła na te fazy przejściowe liczyć. Co doprowadziło do tego, że ten mecz nie był aż pod taką kontrolą jak te pierwsze 20 minut. Druga połowa, to uważam, że dobra gra w defensywie, za co chciałbym pochwalić zespół, bo nie jest to proste, kiedy w trakcie meczu schodzi kapitan i na stopera wchodzi ósemka. Natomiast Bergi dał dużo drużynie i mimo, że nie zagrał na swojej pozycji, zagrał poprawny mecz. Kilka sytuacji w drugiej połowie. Sytuacja Nowego, sytuacja Carlosa po wejściu w polu karnym, sytuacja Drachiego. To były takie momenty, które mogły nam zapewnić 3 punkty. Natomiast powinniśmy być jeszcze bardziej powtarzalni w trzeciej tercji, jeszcze grać cierpliwie, jeszcze zepchnąć przeciwnika bardziej nisko, żeby tych sytuacji wykreować jeszcze więcej. Przed nami podróż, analiza meczu. Tak jak zawsze, wnioski i już jutro zamkniemy to spotkanie, bo we wtorek czeka nas kolejny istotny mecz w tym sezonie z Piastem Gliwice w Pucharze Polski. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór, panie trenerze. Marcel Kowaczuk, Podkarpacie Live. Najpierw chciałem się zapytać o Petera Barata, o jego występ, bo dzisiaj Węgra mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy raz w takim większym wymiarze czasowym. Jakby trener podsumował jego występ dzisiaj? Peter nam daje dużą intensywność, jest zawodnikiem agresywnym, miał kilka dobrych przechwytów w środku pola. Na pewno żółta kartka mu utrudniła, bo to jest zawodnik, którego styl gry bazuje na takim doskoku, intensywności, agresji. Więc po tej żółtej kartce musiał się bardziej pilnować. Przed nami na pewno analiza indywidualna jeszcze Petera występu, ale myślę, że na pewno stać go na więcej w ataku i może zespołowi jeszcze bardziej pomóc, czy to kreując sytuację, czy zmieniając centrum, czy grając po prostu częściej w przód, ale myślę, że to jest pozytywny występ i pierwszy występ za nim w pierwszym składzie i kolejny będzie tylko lepszy. Zszedł z boiska, jak trener wspominał, Zoran Arseni. Co było powodem tej zmiany? Odnowiony uraz? Zobaczymy. Przed nami badania. Badania nam potwierdzą, czy jest to uraz, czy tylko i wyłącznie spięcie mięśnia i będzie gotowy do gry. Jeszcze pytanie o już nadchodzący mecz pucharowy. Jakie macie podejście do tego meczu? Macie bardzo mało czasu. Czy skupicie się właśnie tylko na tej regeneracji i na odpoczynku? Dziękuję. Kiedy gra się co 3 dni, to element regeneracji jest priorytetowy i element regeneracji to nie jest tylko i wyłącznie odpoczynek, tylko to jest też praca i praca z górnymi kończynami i odprawy i przygotowanie do meczu, więc no jutro nas czeka faktycznie dzień regeneracyjny, ale pracowity dzień i przygotowanie do meczu z Piastem, ale wcześniej zamkniemy mecz dzisiejszy. Maciej Dysowski, Niemiec Polskiej Ligi Net. Trenerze, mam pytanie, czy po prostu nie żal dzisiaj niewykorzystanej szansy dołączenia do czołówki, bo wyniki się tak ułożyły, że mieliście szansę dzisiaj dołączyć do ścisłej czołówki. I drugie pytanie o Dawida Drachala. Jego kibice się domagali w Częstochowie, żeby wystąpił w pierwszym składzie. Dzisiaj wystąpił. Jak pan oceni jego występ? Oczywiście, że żałujemy. To jest...
To jest pierwsze odczucie, jakie mam po tym meczu. Żal, że nie wykorzystaliśmy szansy doskoczenia do czołowej grupy pościgowej. Natomiast ten żal niczego nie zmieni już. To jest tylko i wyłącznie emocja, którą trzeba panować i przejść do rzeczy, na które się ma wpływ, czyli na właśnie działania regeneracyjne i przygotowania do kolejnego meczu. Jeżeli chodzi o Dawida, to uważam, że zagrało poprawne spotkanie. Dobry poziom realizacji zadań w obronie, jeżeli chodzi o kontrolę faz przejściowych. Kilka niezłych dośrodkowań, sytuacja bramkowa. Więc myślę, że występ na poprawny, może poprawny z plusem. Zobaczymy po analizie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję, panie trenerze. Dziękuję.